W dzisiejszym odcinku pokażę Wam rajdy samochodowe od kuchni. Straciłem pewność, straciłem jakby zaufanie do samochodu. Najlepsze barskie wyjście zrobiłem, bez pomagania. Walczę z tym, żeby od pierwszego odcinka jechać od razu szybko. Zatem nie przedłużając, jedziemy. Na skąpanej promieniami zachodzącego słońca ulicy Dworcowej w Katowicach zawodnicy przygotowują się do ceremonii startu w rajdzie Śląska. To już szósta i przedostatnia runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski w 2023 roku. Doskonała pogoda i myśl o czekających ich odcinkach wywołuje radość na twarzach uczestników. Przy dźwiękach orkiestry górniczej rajdówki majestatycznie wspinają się na rampę startową. Po krótkiej rozmowie z konferansjerem następuje symboliczne podniesienie flagi i przy błyskach fleszy kierowcy i piloci ruszają stawić czoła wymagającym asfaltowym trasom. Wprost z ceremonii startu rajdówki przejeżdżają pod katowicki Spodek. To tutaj zorganizowany został otwierający rywalizację spektakularny odcinek miejski. OS rozgrywany jest już po zapadnięciu zmroku. Ku radości licznie zgromadzonej gawiedzi, kierowcy dwoją się i troją, aby jak najatrakcyjniej pokonać trasę i beczkę, uzyskując przy tym jak najlepszy czas. Trasa jest zapętlona, co oznacza, że kibice każdą rajdówkę oglądają dwa razy. Najszybciej trasę pokonują Łukasz Biśniewicz i Daniel Siatkowski. Drugi czas uzyskują Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel, a na trzecim miejscu dojeżdżają Darek Poloński i Łukasz Sitek. Sobota. Na dziś organizator zaplanował 4 odcinki specjalne. 3 z nich przejeżdżane będą dwukrotnie. Próby wytyczone zostały na wymagających trasach na południu regionu. To będzie ciężki dzień, ponieważ pomiędzy odcinkami przewidziana jest jedynie jedna 15-minutowa strefa zmiany opon. Pełny serwis rajdówki będą mogły przejść dopiero wieczorem, po rozegraniu wszystkich odcinków. To wymaga odpowiedniej strategii i lepiej nie mieć dzisiaj poważniejszej awarii. Już od pierwszych sobotnich odcinków trwa emocjonująca rywalizacja. Na listę zwycięzców OS-ów wpisują się kolejno Dariusz Poloński i Łukasz Sitek, Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel oraz Jarosław Szeja i Marcin Szeja. Po pierwszej pętli prowadzą Wróblewski i Wróbel, ale Poloński i Sitek są zaledwie 0,2 sekundy za jego plecami. Na próbie Haszlach pech dopada Polońskiego. Kierowca Volkswagena uszkodził samochód i musiał wycofać się z rywalizacji. Dzięki temu Wróblewski i Wróbel, najszybsi na tym OS-ie, umocnili się na prowadzeniu. Na drugą pozycję awansowali Biśniewicz i Siatkowski, a na trzecim miejscu utrzymali się Szejowie. Odcinek Jastrzębie-Zdrój przyniósł kolejne przetasowania. Doskonały czas uzyskali walczący o tytuł mistrzowski Grzegorz Grzyb i Adam Binienda. Zwycięstwo na tym OS-ie pozwoliło im awansować na 4. pozycję w klasyfikacji rajdu. Dotychczasowi liderzy rajdu po kłopotach z samochodem i stratą 19 sekund spadają na 3. miejsce w rajdzie. Z pecha Wróblewskiego skorzystali bracia Szeja, którzy zostają liderami rajdu. Dzień kończy widowiskowy Super OS pod stadionem w Chorzowie, gdzie zlokalizowany jest park serwisowy. Po pokonaniu tej krótkiej trasy zawodnicy w końcu mogą zabrać swoje rajdówki na serwis. Jarek i Marcin Szeja po wygraniu Super OS-u wracają zadowoleni na serwis. Prowadzą w rajdzie. Ja tylko na chwilę przerwę, powiedzieć Wam, że partnerem naszego odcinka jest Miller's Oil. Pięknie.
trzeba dobrze pojechać nos. To było mega ciężkie wyzwanie, bo tak naprawdę od rana starałem się trochę przestawić swoją głowę i wrócić do tego tempa, które kiedyś było. Bo ten pierwszy OS jakby straciłem pewność, straciłem jakby zaufanie do samochodu i cały dzień starałem się o to odbudować. Nie było to łatwe. Super. Jak tylko już lepiej. Pomimo awarii i straty czasowej, Marcin Kowal jest zadowolony, bo wyszła mu najlepsza beczka. No, 18 km najdłuższy odcinek bez ponadania. No, trzecie miejsce już mieliśmy na przedostatnim odcinku, nie? Weszliśmy na trzecie miejsce i na końcu tego odcinka walnęło wspomaganie. I całe 18 km bez wspomagania i tutaj też bez wspomagania cały dzień. Najlepsze beczki w życiu zrobiłem bez wspomagania. Dzisiaj, naprawdę. Jak książkowo, pięknie, przy samej beczce, normalnie tak, wiesz, idealnie. Filmik jak wyślę, jak będzie. Najlepsza beczka w życiu. Musisz taki guzik, żeby sobie wyłączyć wspomaganie, no, na beczki. Ten od wysokiego ciśnienia, od pompy wspomagania pękł. Sam z siebie, nie? Bo nowa magnolicja przecież pozwolnie. Lejemy pod korek, 4 zakręty i nie ma w ogóle płynu, wszystko wywala. Nie? Wiesz co? No, czuć, no, ale nie, dramatu nie ma. No, tylko wiesz, najgorsze to były takie od trójki zakręty w dół. Bo tam to kurwa, wiesz, dwoma łapami ciągnę to i wiesz, tak. A te takie czwórkowe, piątkowe, szóstkowe i te maksy, to w ogóle wiesz, to praktycznie ten. Tylko wyłączyłem sobie ALS-a i jechałem, wiesz, na tym programie takim streetowym, bo jedno lusterko miałem pierwsze uwalone na poprzednim OS-ie, wiesz, a wiedziałem, że Jacek nas będzie wyprzedzał, więc tam żeśmy na szczęście zjechali, nic nie stracimy. I Kubi Matulce też żeśmy zjeżdżali. To taki bardzo wąski parking niestety, nie, okay, tej szybkich nas nie doszło. Nie, nie, nie. Ale udało mi się znaleźć do chłopa i wjechać na... do bramy, nie? Więc... A to będzie Jacek tam, wiesz, paka 80. BOOM! Ale wsteczne, czy...? Nie, nie, nie. Tak się... taką zataczkę wjechałem, no. Co tu? No. Standard musi być... Tradycji musi stać się zadość. Lusterko musi być na rajdzie. Ale chcecie to samo robić. Urwane. Piotr Ćwikliński opowiada o swoim dniu. Problem troszeczkę na każdym rajdzie na początku. Trochę się boję, muszę się tak jakby rozjeździć. I z każdego odcinka bardzo progresuję. Walczę z tym, żeby od pierwszego odcinka jechać od razu szybko, ale jakoś jeszcze nie potrafię tego przeskoczyć. I na pierwszym odcinku złożyły się takie dwa czynniki. Czyli właśnie po pierwsze to, że było zbyt zachowawczo po prostu i myślę, że na tym straciliśmy z 10 sekund. I najechaliśmy jeszcze na wypadek. Aha. I teoretycznie tam ktoś pokazywał chyba okejkę, ale było to niezbyt czytelne. I sejfciarze nas zaczęli hamować, potem nas zatrzymali, a potem jednak, że mamy jechać. Czyli właśnie... straciliśmy na marne trochę tego czasu. Tak, straciliśmy tego czasu, no i... A drugi odcinek straciliśmy 3 sekundy, więc już wiedziałem, że troszeczkę jest bardziej kontaktowo, że jeszcze trzeba trochę dołożyć. I właśnie taki był plan, żeby dołożyć na ten ostatni odcinek pierwszej pętli, który był bardzo długi, czyli można na nim dużo stracić albo dużo zyskać. No i nam się udało szczęśliwie dużo zyskać akurat. Panie? Masz za mało klocków, żeby tak jechać. Zobacz, tutaj jest mniej niż połowa klocka, nie? Więc po prostu mniej lewej nogi używaj albo po prostu pojedź trochę wolniej. Używam mniej, ale co, jedziemy na tym dalej? Nie. Tutaj były takie chamskie hamowania, na przykład z 200 na godzinę, na bardzo przyczepnym asfalcie, bardzo równym. I hamowaliśmy bardzo późno. No wiem. Było dużo takich... To jest od lewej nogi. Było na pewno mniej lewej nogi niż ostatnio. Dobrze. Ale możliwe... Na pewno dużo szybciej wyszło. No tak, tak. Wiesz, 1410 kg wyszło. Jeszcze ciekawe, jak to też nie, to też nie pomaga, nie? No, no nie pomaga. 1410 kg. Ja miałem lżejsze auto. 1/4 baku i dwoma kołami. 1410 kg. Pompuję. Trzymam. We'll be right back.
Niedziela to dwie dwukrotnie pokonywane próby również na południu Śląska. Dzień rozpoczyna się 15-minutowym serwisem. Na pierwszym dzisiejszym odcinku bracia Szeja tracą prowadzenie w rajdzie. Wróblewski i Wróbel wygrywają wszystkie cztery niedzielne OS-y. Jarek i Marcin Szeja nie ryzykują. Na kolejnym OS-ie przepuszczają w klasyfikacji również Grzegorza Grzyba i Adama Biniędę. Lewy zahacz. Co tam było? Ostatni odcinek specjalny. Marcin Kowal i Sebastian Lenkowski urywają koło na cięciu. Załogę zdezorientowały krzaki przycięte w międzyczasie przez fotografów i zahaczyli o pieniek. Dla nich to już koniec rajdu. Nie pojawią się na mecie. Po chwili podobny błąd popełnia Piotr Cikliński i Piotr Sieliło. Subaru Impreza okazuje się jednak bardziej pancerna i załoga dociera do mety odcinka. Krótki, 10-minutowy serwis odbywa się także tuż przed ceremonią mety. No nie przyszło łatwo. Przede wszystkim o to chodzi. Przede wszystkim chodzi o to, że to podium jest w 5-6 sekundach, tak? Że my naprawdę jechaliśmy ciasno i widać, że konkurencja nie spała, że naprawdę wszyscy odrobili lekcje, że każdy był bardzo dobrze przygotowany do zawodu. Na serwisie stoi bolid klasy LMP3, którym Mateusz Kaprzyk wykonał przejazd pokazowy pod Spodkiem na otwierającym rajd odcinku miejskim. Identycznym bolidem 21-letni Mateusz Kaprzyk ściga się w European Le Mans Series. Namawiamy zespół na odpalenie wyścigówki. Procedura nie jest jednak łatwa i szybka. Rajd Śląska wygrywają Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel. Drugie miejsce zajmują Łukasz Biśkiniewicz i Daniel Siatkowski. Bracia Szeja cieszą się z trzeciej lokaty. Grzegorz Grzyb i Adam Biniędę nie musieli walczyć o czołowe pozycje. Zapewnili sobie tytuł Mistrzów Polski na jedną rundę przed końcem sezonu. Piotrowi Ćwiklińskiemu i Piotrowi Sieliło udaje się dotrzeć do mety rajdu. Ostatnią rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Polski będzie rajd Wisły. Więcej naszych filmów zobaczycie na naszej stronie InMoto Cinema TV. Możecie oglądać je za darmo, ale także zobaczyć te filmy w wersjach premium. Na przykład ten materiał znajdziecie tam w rozszerzonej, prawie dwa razy dłuższej wersji. Miłego oglądania i do zobaczenia!